Edward mówił, apostoł Paweł rozprawił się z pewnymi rzeczami, Nowy Testament się rozprawił z pewnymi rzeczami. Bardzo szkoda, że Edward nie podał ani jednego przykładu, jak się rozprawił. A ja chciałbym zwrócić Państwu uwagę na coś takiego. Dlaczego w ogóle jest taka potrzeba, żeby następni autorzy się w ogóle rozprawiali z tym, co mówił Jezus? Czy ktoś, kto jest autorytetem, sprawia ludziom takie problemy? Oczywiście Edward mówi tak, Nowy Testament się rozprawił z tym, bo Paweł coś napisał, bo autorzy Nowego Testamentu coś napisali. No ale, no tak, tylko że zgadzają się z Edwardem w tym, że się dalszy Nowy Testament rozprawił z dylematami, dziesiątki i setki różnych denominacji, które uważają, że autorzy Nowego Testamentu rozprawili się z tymi dylematami różnie. I oni się nie zgadzają między sobą. Czy ktoś, kto jest autorytetem, czy ktoś, kto jest wielkim nauczycielem, a Bogiem już, ale tego nie ruszamy w dzisiejszej debacie, pozwoliłby na coś takiego? Po co w ogóle jest taka potrzeba?